6 czerwca 1841 roku na terenie dzisiejszej Białorusi, wówczas Wielkiego Księstwa Litewskiego, w majątku Miłkowszczyzna przychodzi na świat Eliza Orzeszkowa. Ale tak na dobrą sprawę nazywa się wtedy Elżbieta i Elżbieta Pawłowska. Jej ojciec, racjonalista i mason, niestety wkrótce umiera, kiedy Eliza ma 8 lat, matka ponownie wydaje się za mąż. Proszę Państwa, Eliza spędza młodość w sposób wyjątkowo, jak na tamte czasy, normalny. Mianowicie uczy się na pensji sióstr Sakramentek w Warszawie. Tam poznaje swoją późniejszą przyjaciółkę Marię Konopnicką, wówczas jeszcze Wasiłowską z Kalisza. Tam zaczynają swoją taką właśnie literacko-kobiecą przyjaźń. Natomiast, moi drodzy, kiedy ma 16 lat, jej rodzina ułatwia jej poznanie pewnego wyjątkowo przystojnego dżentelmena, Piotra Orzeszki. Mianowicie panna Pawłowska ma wtedy, tak jak podkreśliłam, 16 lat, Piotr Orzeszko 35, to wysoki, niezwykle przystojny blondyn. I ta 16-letnia dziewczyna poślubia tego mężczyznę. Można by rzec, i małżeństwo idealne, gdyby nie fakt, proszę Państwa, że wprawdzie Piotr Orzeszko był niezwykle przystojnym blondynem, to jednak należałoby się spodziewać, że Eliza Orzeszkowa została szczęśliwie wydana za mąż, ponieważ była uważana za pannę wyjątkowo brzydką i taką bez szans na za mąż pójście. Ale odziedziczyła przecież ogromny majątek. W tamtym rejonie była najbogatszą panną na wydaniu. A Piotr Orzeszko to niestety człowiek, któremu groziła majątkowa ruina. I tak wspaniale połączył się majątek z urodą, w tym wypadku z urodą męską. Czy małżeństwo było szczęśliwe? Trudno dzisiaj o tym orzec. Przede wszystkim mówi się o ich rozwodzie, ale zanim do tego przejdę, chciałabym powiedzieć, że wprawdzie Eliza była bardzo zakochana w swoim mężu, uważała, że jest naprawdę piękny, to jednak bardzo szybko zaczęły ich różnić poglądy. Otóż przeniosła się do dworku męża, do Ludwinowa, do majątku męża i tam poznała jego brata, który podobnie jak ona fascynował się głoszonymi wówczas pozytywistycznymi hasłami. Szybko zaczęła więc organizować tak na prędce szkoły dla wiejskich dzieci i ogólnie interesowała się losem chłopstwa w tym właśnie majątku, co bardzo nie podobało się jej mężowi. Kiedy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, Eliza czynnie zaangażowała się w pomoc powstańcom, a nawet przetrzymywała potajemnie oczywiście w swoim dworku samego Romualda Traugutta, któremu później pomagała uciekać. Piotr Orzeszko, z tego co wiem, nie pochwalał tych działań żony, ale kiedy powstańcy po ostatnim pobycie opuścili jego dwór, udał się do władz carskich, no i oczywiście doniósł, że taka sytuacja miała miejsce. Co ciekawe, w całym późniejszym procesie nikt nie pytał o Elizę Orzeszkową, nawet w sytuacji, kiedy ona starała się później wybronić swojego męża. Mimo że Piotr Orzeszko oczywiście starał się bronić i mówił, że spełnił obywatelski obowiązek, skazano go szybko na pozbawienie majątku, konfiskatę, jak również na zesłanie w głąb guberni permskiej. I rzeczywiście po procesie w 1865 roku Piotr Orzeszko został zesłany, Eliza z nim nie pojechała. Zarówno jej matka, jak i rodzina i przyjaciele byli w szoku. To był wówczas wręcz moralny obowiązek wielu kobiet. I rzeczywiście po latach Eliza będzie wspominała w listach, że czuła to jako wyrzut sumienia, jako pewien błąd. Ale kiedy ułaskawiono Orzeszkę w 1867 roku i mógł powrócić do kraju, to Eliza Orzeszkowa niezwłocznie wówczas podjęła kroki w celu sfinalizowania unieważnienia małżeństwa, bo wtedy takiego rozwodu w znaczeniu naszym współczesnym nie było. A czym to było spowodowane? No otóż nasza droga pozytywistyczna pisarka była kobietą niezwykle kochliwą. I w momencie, kiedy skonfiskowano majątek męża, wróciła do rodziców, do domu rodziców na Miłkowszczyznę. Tam przez kolejne lata studiowała pełną dzieł z XVIII i XIX wieku, pełną dzieł bibliotekę swojego ojca, wręcz narzuciła sobie taki reżim godzinowy, ile czasu dziennie poświęci na naukę. I bardzo szybko również spotkała się po 3 latach takiego życia, spotkała się ze poznanym jeszcze w Lwinowie lekarzem pracującym dla władz carskich w Petersburgu, Zygmuntem Święcickim.
Zygmunt Święcicki zawrócił w głowie wówczas 22-letniej kobiecie, która miała nadzieję na wielką, nową miłość. Jakoś nie bardzo obchodziło jej to, że jej niekochany mąż przebywał w tym czasie na zesłaniu. Natomiast Święcicki był lekarzem, jak to się mówi, bez majątku. Lekarzem pracującym, można powiedzieć, na rzecz władz urzędowym. To tak jakby powiedzieć, że był równie dobrze, nie wiem, kowalem, szewcem albo pomocnikiem dentysty czy fryzjerem. Czyli, krótko mówiąc, w towarzystwie tak znamienitym był po prostu nikim. No i oczywiście znajomość z Elizą Orzeszkową, bardzo majętną panną, która posiadała okoliczne przecież tamtejsze dobra, lasy, pola, miała mu otworzyć drogę do poznania osób wpływowych i umożliwić podjęcie praktyki w Wilnie. On cały czas liczył na to, że Orzeszkowa swoimi znajomościami, swoimi pieniędzmi jakoś tę drogę mu, można powiedzieć, wyprostuje. No i rzeczywiście Eliza była głęboko zakochana, dlatego kiedy mąż powrócił z zesłania, zaczęła starać się o rozwód. Rozwód, czy w zasadzie unieważnienie, tak jak przed momentem mówiłam, który ją niezwykle drogo kosztował, bo mianowicie z tego, co tutaj znalazłam w informacjach, to blisko 6 tysięcy rubli. Musiała bowiem sprzedać nawet część własnego majątku, ażeby móc to sfinalizować. Eliza Orzeszkowa nigdy nie chciała, jak to pisała, okazać kobiecej słabości niedołęstwa. To dlatego w majątku swojego ojca w Miłkowszczyźnie tak intensywnie przez lata uczyła się i uzupełniała edukację. Kiedy jednak zawrócił jej Zygmunt Święcicki w głowie, tak jak wcześniej wspomniałam, była gotowa rozstać się z własnym mężem, nawet za cenę społecznego ostracyzmu, czy też za cenę sprzedaży części majątku. Kiedy ten rozwód wreszcie sfinalizowano i Orzeszkowa stała się wolną kobietą, okazało się, że Święcicki w ogóle nie był zainteresowany nią jako żoną, ponieważ liczył jedynie na jej protekcję w możliwości ułatwienia stanowiska w Wilnie, natomiast zupełnie nie interesowała go ona jako kobieta. Musiała sobie bowiem zdawać sprawę z tego, że chociaż zamożna, to jednak niezbyt piękna. No dziwi fakt, patrząc na jej zdjęcia czy obrazy, przecież że uznawano ją za brzydką, ale cóż można powiedzieć o guście ludzi tamtego okresu czasu, jeżeli Maria Konopnicka uchodziła wtedy za wyjątkową piękność. No trudno się na ten temat, moi drodzy, wypowiadać. Eliza Orzeszkowa następnie, moi drodzy, przybywała do 1870 roku właśnie w tym majątku w Grodnie, na Miłkowszczyźnie, przepraszam. Następnie w kolejnych latach, na początku lat 80. XIX wieku, przebywała w Wilnie, gdzie miała współwłasność księgarni wydawniczej, publikowała książki, pismo satyryczne, ale te jej działania, które niekoniecznie spotykały się z pozytywnym odzewem wśród władz carskich, szybko zostały ukrócone, księgarnie i wydawnictwo zamknięto, natomiast samą Elizę skazano na przymusowy pobyt w Grodnie. W tamtym okresie czasu Eliza Orzeszkowa bardzo pięknie rozwijała się w sensie zawodowym. Zadebiutowała dosyć późno, bo w 1886 roku, jak nie trudno zgadnąć, miała wówczas 45 lat, opowiadaniem obrazek z lat głodowych. Wcześniej oczywiście nawiązała stosowne relacje z dziennikarzami takich pism jak Przegląd Tygodniowy czy Tygodnik Ilustrowany. Wkrótce zaczęły pojawiać się kolejne dzieła. Eliza ceniła szczególnie powieść i opowiadanie, zwłaszcza z uwagi na ich dydaktyczną funkcję. Jak się dobrze uczuliście w szkole, to wiecie, że epoka pozytywizmu właśnie z tych samych powodów ceniła sobie taką formę literacką. Natomiast, moi drodzy, nie do końca, że tak powiem, jej życie uczuciowe było równie dobrze zorganizowane. Otóż w Grodnie spotkała tamtejszego adwokata, jak się o nim zwykło mówić, pana Stanisława Nachorskiego. Żona tego mężczyzny, który podobno pozostawał ze swoją chorą psychicznie żoną w jakiejś formie separacji. Jaka była prawda, nie wiemy. Z pana Nachorskiego był taki mecenas, taki adwokat, jak ze mnie nauczyciel matematyki w sytuacjach, kiedy muszę uczyć i pomagać swojej córce w odrobieniu pracy domowej. Mianowicie Nachorski nigdy nie miał stosownego wykształcenia ani uprawnień, ale miał wyjątkowy stosunek do ludzi, tych, którzy przychodzili do jego biura, zawsze poklepywał po ramieniu, mówił mój braciaszku i generalnie różne sprawy, można powiedzieć, w ten sposób załatwiał. Ale majątku się nie dorobił i to właściwie on namówił Elizę Orzeszkową, żeby sprzedała swój rodzinny majątek na Miłkowszczyźnie, a następnie przeniosła się na stałe właśnie do Grodna.
Przez 20 lat Nachorski oraz Orzeszkowa żyli w konkubinacie i to w konkubinacie, który niestety nie cieszył się popularnością publiczną, można powiedzieć, bowiem, tak jak wspominałam, Nachorski miał żonę, Leokadię, która prawdopodobnie była chora psychicznie. Otóż w Grodnie nazywano ją często lodzią kocią mamą, gdyż wręcz chorobliwie również hodowała koty i zbierała je tak naprawdę wszystkie z ulicy. I dopiero po 20 latach takiego konkubinatu, kiedy Leokadia zmarła, Nachorski mógł legalnie ożenić się z Orzeszkową. Szczęście ich jednak nie trwało długo. Po 2 latach zmarł nagle na atak serca. Orzeszkowa wtedy, moi drodzy, no niestety pogrążyła się w ogromnej depresji i rozpoczęły się również pewne problemy psychiczne, mianowicie ulegała pewnego rodzaju halucynacjom, fantazmatom, miała nadpobudliwe zmysły, wydawało jej się, że coś słyszy, widzi, że czuje jakąś woń. Ale śmierć Nachorskiego nie przekreśliła jej dalej matrymonialnych planów, czy też chęci pokochania kogoś. Ona była całe życie kobietą, która niezmiennie pragnęła mieć u boku jakiegoś kochanego mężczyznę. Jest tajemnicą Poliszynela, że Nachorski zdradzał Orzeszkową, można powiedzieć kolokwialnie, na prawo i na lewo, bo on się nawet tym chwalił, ale ona, bojąc się porzucenia, no, tolerowała to, można powiedzieć. Raz tylko jeden w pewnym króciutkim utworze Chochliki, Psotniki bardzo sarkastycznie, bardzo negatywnie opisała postać wzorowaną na nim, próbując się niejako odgryźć za jego zachowanie, ale było to o tyle bezpieczne, że Nachorski jako człowiek uważany za półanalfabetę niewiele czytał i nawet tego nie przeczytał, więc nie miał się tak bardzo za co obrazić. Tak jak wspominałam, Orzeszkowa mimo śmierci Nachorskiego dalej potrzebowała jakiegoś mężczyzny i dochodziło wręcz do sytuacji, które dzisiaj uznalibyśmy za co najmniej dziwne, mianowicie ona się bardzo szybko zakochiwała. Zakochiwała się nawet w takich mężczyznach, którzy ze zwykłej kurtuazji okazywali jej odrobinę sympatii. Ona sobie już wówczas bardzo często, jak mówią biografowie, wyobrażała niesamowite jakieś historie miłosne, niesamowite jakieś relacje uczuciowe. Po śmierci Nachorskiego wybrankami Elizy byli dwaj młodsi od niej mężczyźni, Franciszek Godlewski, a także Tadeusz Garbowski. Ten ostatni proponował jej wspólne napisanie powieści pod tytułem Ad Astra, ale zakochana Orzeszkowa tak naprawdę napisała tę powieść całkowicie sama. Ostatnią wielką miłością, oczywiście platoniczną, naszej pisarki był pan Bochwicki, który był właścicielem pewnego majątku letniego, dzisiaj nazywamy to agroturystyką, do którego w 1908 roku Eliza Orzeszkowa się udała na wypoczynek wakacyjny. I już od razu niemalże zaczęło się naszej biednej, cierpiącej na urojenia pisarce wydawać, że pan Bochwic coś do niej czuje. Mianowicie tak napisała do niego w kluściku, który mu zostawiła. Zabawne to, że mogąc mówić pisze, ale cóż, każdy ma swoją naturę. Moja taka, że gdzie idzie o rzeczy bliskie, osobiste, serdeczne, słowa mi na ustach drżą i konają. W pierwszym dniu po przybyciu, po chwilowej rozmowie na ganku, odchodząc do ogrodu, pomyślałam, jakie smutne oczy. Zdawało mi się, że trafnie odgaduje. Ma pan na dnie duszy głęboki pokład smutku i tęsknoty. Może nawet kiedy niekiedy zniechęca do życia jak to pan raz, o czym innym mówiąc, określił, bez odrobiny szczęścia. To najpewniej w połączeniu z odgadniętą również uczuciowością i subtelną wrażliwością pana sprawiło mi szczególną dla pana sympatię. Idzie o to, że jesteśmy spokrewnieni węzłem palącym i świętym cierpienia i wiedząc o tym już nigdy w życiu obcymi sobie pozostać nie powinniśmy. Chętnie oddam to, co mi życia pozostaje, aby na drogą mi głowę pana sprowadzić promień radości. Ale cóż mogę? Pragnę sprzymierzyć się z panem przeciw tym strunom naszych harf wewnętrznych. Pan Bochwic tak się przeraził, był wówczas młodszy od Elizy Orzeszkowej o 22 lata, miał 45 lat, tak się przeraził, że pokazał to żonie, ale uznano to za pewnego rodzaju majaki pewnej nieszkodliwej staruszki i nawet po powrocie do Grodna Eliza Orzeszkowa wciąż oczekiwała listów od pana Bochwica, więc one nadchodziły, ale oczywiście z pewną dozą grzeczności, bez jakiegoś płomienia, który sobie biedna starsza kobieta wyobrażała. Później oczywiście cierpiała na inne urojenia, wydawało jej się, że z nim rozmawia, więc no, sytuacja była co najmniej trudna, zwłaszcza, że Eliza Orzeszkowa prawdopodobnie w pełni zdawała sobie sprawę z tego, że ta chwiejność psychiczna i te problemy ją dopadają.
Pisarka, moi drodzy, zmarła w 1910 roku, 23 maja, a ostatnie jej słowa brzmiały złowieszczo i bardzo, można powiedzieć, strasznie. Otóż wyznała Conan. Oczywiście, ponieważ uważana była za życia za skandalistkę, tutaj już chyba też nie muszę wspominać, że żyła przez 20 lat w konkubinacie, że niekoniecznie po drodze było jej z kościołem, podobnie jak jej koleżance i przyjaciółce, do której pisała listy Marii Konopnickiej. Również nie chciano jej pochować normalnie na cmentarzu z poświęconej ziemi. Dopiero interwencja u samego arcybiskupa przyniosła jakiś skutek i mogła ona spokojnie spocząć na cmentarzu. Chciałabym jednocześnie zaznaczyć, że Liza Orzeszkowa dzisiaj niesłusznie uważana za pisarkę nudną, za pisarkę bez polotu, taką, którą wręcz wyrzuca się z kolejnych list lektur szkolnych. No niesłusznie, ponieważ to jest pierwsza polska prawdziwa feministka. To ona bardzo intensywnie angażowała się we wszelkie formy społecznej pracy na rzecz kobiet. Była jedną z tych pierwszych, która publicznie zabierała głos o sprawie emancypacji kobiet. Proszę sobie wziąć pod uwagę przynajmniej jedną z jej powieści, Marta, taką, o której dzisiaj w szkole się nie wspomina, ale która pokazuje przykre konsekwencje tego, co dzieje się z kobietą nie mającą odpowiedniego wykształcenia. Oczywiście Orzeszkowa była również w tajnej organizacji. Patronowała jej wspólnie właśnie z przyjaciółką Marią Konopnicką, a nazywała się ona Kołem Kobiet Korony i Litwy. Była to również, tak jak powiedziałam, osoba, która zabiegała o wiele innych bardzo istotnych, przełomowych reform i zmian. To kobieta, która z własnymi siłami budowała szkoły na wsiach. To kobieta, która miała przynajmniej współwłasność w wydawnictwie, w księgarni. Człowiek niezwykle odważny, człowiek samodzielny. Proszę zwrócić uwagę, że przecież w tamtych czasach kobieta bez męża nie liczyła się społecznie. Tymczasem Orzeszkowa zupełnie sobie z tego nic nie robiła. Kobieta, która całe życie się kształciła, wypalała przy tym mnóstwo papierosów, jak wspominają jej biografowie, kształciła się i chciała żyć. Żyć po to, żeby pełnić jakąś istotną, ważną rolę społeczną. Chciała walczyć o prawa kobiet. I była pierwszą odważną, która nic sobie nie robiła z tego, co powiedzą ludzie. Kiedy nie pojechała ze swoim mężem na Syberię, kiedy się z nim rozstała i kiedy żyła z ukochanym Stanisławem Nachorskim. Kobieta, o której niesłusznie dzisiaj milczy się w szkole, a patrzy się na nią jedynie przez pryzmat powieści Nad Niemnem. Kończąc mój wywód, chciałabym zauważyć, że w tamtej epoce, w epoce pozytywizmu, możliwość pisania była jedyną możliwością, takim orężem kobiet, którym mogły walczyć o swoje prawa. Bardzo wiele kobiet wtedy pisało. Liczy się, że około 400 set. Ale zauważcie, że tak na dobrą sprawę dzisiaj w naszych wspomnieniach, w kanonie, panteonie polskiej literatury liczą się tylko dwie. Maria Konopnicka i właśnie Liza Orzeszkowa. Proponuję, żebyśmy postarali się odkryć jej pisarstwo na nowo. Dziękuję.